Samolot F-35 ma zmienić nie tylko polskie siły powietrzne, ale też całą armię. O tym, w jaki sposób maszyna piątej generacji wpłynie na nasze bezpieczeństwo i na naszą moc, rozmawiam z podpułkownikiem Łukaszem Trederem z zespołu zajmującego się polskim programem F-35. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Za nami samolot F-35 amerykańskiej armii. Proszę powiedzieć, kiedy samolot już z naszą szachownicą, chociaż nie do końca z szachownicą, bo jak powiedział szef sztabu generalnego, nie będzie w ten sposób oznaczony, ale kiedy polski samolot przyleci tutaj do Łasku? Jeżeli chodzi o przylot pierwszego samolotu do Łasku, to planowany jest na styczeń 26 roku. W tym też roku planujemy jeszcze dostarczyć około 13 maszyn oprócz tego jednego. Natomiast do bazy w Świdnie 21 bazie lotnictwa taktycznego pierwszy F-35 spodziewany dokładnie rok później, czyli w styczniu 2027. Dlaczego to będzie tak ważne dla nas, dla naszego kraju i dla naszego regionu wydarzenie? Co zmienią samoloty piątej generacji? Samoloty piątej generacji generalnie uważane są jako game changer na obecnym polu walki. Generalnie samolot został zaprojektowany do penetracji stref antydostępowych A2, czyli EAD, Anti-Access Area Denial. Głównie chodzi tutaj o systemy Federacji Rosyjskiej S-300, S-400, co zostało troszkę zaniedbane przez NATO, bo my w tej chwili nie możemy pozwolić sobie tak naprawdę na start F-16 z Łasku czy z Krzesin bez zagrożenia, jakim jest S-400, który jest bardzo dokładnym i jakościowo dobrym systemem. Może zestrzelić od razu samoloty, które tutaj będą startować. Natomiast F-35 pozwoli nam penetrować te bańki antydostępowe i stworzyć okno dla na przykład samolotów czwartej generacji, które potem wlecą i zrobią tak zwaną brudną robotę, na przykład w misji CAS. To jest jedno. Drugie, oczywiście radar. Mamy tutaj radar ISA, czyli z aktywnym elektronicznie skanowaniem fazowym. O ile ten radar ISA sam w sobie już nie jest taki nowy, bo 30 przeszło lat temu został zastosowany na samolocie F-2 japońskich sił powietrznych, ten radar APG-1. O tyle powiem, że ten radar APG-81, który my posiadamy, jest to radar trzeciej generacji, bardzo nowoczesny, z syntetyczną aperturą, czyli może robić wysokie rozdzielczości zdjęcia powierzchni ziemi, budynków, poruszających się wojsk. Więc zastosowanie tego radaru na pewno będzie miało duży wpływ na to, jakie będzie mógł ten samolot wykonywać zadania i pomoże mu w penetracji tych stref antydostępowych. Druga rzecz to... Już trzecia nawet. Już trzecia. Oczywiście technologia stealth, która też już nie jest nowością. To jest ta technologia, która sprawia, że samolot jest niewidzialny dla radarów. Jeżeli mówimy o technologii stealth, to mówimy nie tylko o tym, że on rozprasza to promieniowanie elektromagnetyczne, a także zabija ślad termiczny, może też zmniejszać hałas, jak na przykład w przypadku łodzi podwodnych. Także pojęcie stealth jest pojęciem dosyć szerokim. Notabene, paradoksalnie, z tego co się dowiedziałem, podwaliny pod tą technologię stealth i model matematyczny przedstawił radziecki uczony w latach jeszcze 60., który badał dyfrakcję fal elektromagnetycznych na układach dwuwymiarowych. Potem przez inżynierów Lockheeda zostało to rozszerzone na układy trójwymiarowe i ostatecznie mamy technologię stealth, która jest tutaj, jeżeli chodzi o system, który stosuje Lockheed Martin, jest uważana za najlepszą na świecie. Trzecia rzecz to sensory. Ten samolot wyróżnia najbardziej zaawansowany na świecie zintegrowany system sensorów i jego fuzja. Co to znaczy? Oznacza to, że na przykład mamy ten radar, jest to jeden z sensorów. Tych sensorów jest generalnie najważniejszych około 5, bo jest jeszcze DAS, system rozproszonej apertury, który pozwala pilotowi sferycznie widzieć w 360 stopniach naprawdę przez hełm, może nawet widzieć przez podłogę samolotu, poruszające się wojska artylerii, czy też systemy przeciwlotnicze. Ten system DAS był testowany, generalnie dane są utajnione, natomiast on był testowany na poligonie amerykańskim i wykrył pocisk balistyczny, który został wystrzelony z 800 mil morskich, czyli to jest jakieś 1500 kilometrów. To proszę sobie wyobrazić, jakie możliwości ma ten system. Drugi bardzo zaawansowany system to jest IOTS, elektrooptyczny system namierzania celów. Ten system też został testowany. Co to takiego? To jest system, który podświetla na przykład cele. Możemy na przykład co odległości z tego, co Amerykanie testowali, podświetlali okno, pojedyncze okno hotelowe z odległości 50 mil. Dzięki temu możemy też bardzo precyzyjnie uderzać w cele. Mając te systemy, mając także systemy komunikacji szyfrowanej, mając systemy walki elektronicznej, system zakłócania,
Samolot zbiera dane z tych wszystkich sensorów i sam dokonuje fuzji, czyli jakby łączy dane, przedstawia spójny, zintegrowany obraz pola walki dla pilota, co jest dużym ułatwieniem, jeżeli porównamy to z tym, z czym musiał się zmierzyć pilot czwartej generacji, gdzie jego takie, może powiedzieć, kognitywne obciążenie było bardzo duże, bo on musiał czerpać wiedzę z różnych wyświetlaczy i sam analizować, przetwarzać te informacje i podejmować decyzje. Tutaj teraz będzie system to system za niego to robi. Okej, okay, ale czy te wszystkie dane będą też dostępne dla innych graczy pola walki? To czyli... jest kolejna cecha tego samolotu. Dlaczego ten samolot jest tak ważny? Oczywiście sieciocentryczność, ale to jest nie tylko sieciocentryczność. Ja bym powiedział, że to jest sieciocentrycznie zsynchronizowana multioperacyjność. Ja uważam, że polskie siły zbrojne powinny zbudować spójny kompleks, system kompleksowy, który będzie spinał sieciocentrycznie w rzeczywistym czasie. Każdy sensor, nośnik, efektor z różnych domen pola walki w jedną spójną, połączoną metadomenę. To jest cel, na który powinien być położony nacisk. I pierwszy krok już zrobiliśmy, uważam, dlatego że kupiliśmy IBCS, system zarządzania obroną przeciwlotniczą. I to jest taki system, który był testowany w Stanach Zjednoczonych, który właśnie takie rzeczy robi. Tam na przykład był bardzo realistyczny test przeprowadzony z rakietami, z systemami Patriot. Zostały wystrzelone dwie rakiety poddźwiękowe. Jedna symulowała zakłócenie radarowe, druga symulowała cel. Były dwa F-35, był radar Sentinel US Army i radar Gator piechoty morskiej US Navy. I IBCS zintegrował dane ze wszystkich tych pięciu radarów i dostarczył je do centrum dowodzenia. Więc do takiego stanu chcemy dążyć w siłach zbrojnych, żeby dowódcy mieli jakby spójny i zintegrowany obraz tego, jak toczy się walka w danym sektorze, w danym teatrze działań. A pilot F-35 będzie jakby elementem tego systemu, będzie wpięty do systemu i on też będzie podejmował bardzo ważne decyzje, będzie jakby też decydentem czy decision makerem, że tak powiem, w tym procesie. Jak będzie ułożony ten schemat w powietrzu, walki w powietrzu? Bo powiedział pan na początku, że F-35 będzie przekraczało te pola dostępu Rosjan na przykład, a inne statki powietrzne, platformy, co, jak to wszystko może być, zostać ułożone? Wszelkie rodzaje operacje sił powietrznych odnosi się do poziomu domen lotniczych, w jakich one operują, tak? No to F-35 operuje w średnim poziomie domeny powietrznej, na średnim poziomie, chodzi tutaj głównie o wysokość. Natomiast czwartą generację, jaką mamy, czyli F-16 czy FA-50, one operują na niższej poziomie domeny powietrznej. Nie mamy jak dotychczas samolotu przewagi powietrznej, chociaż ten samolot też jest samolotem przewagi powietrznej tak naprawdę. To są te samoloty, które najwyżej latają, najszybciej, są najbardziej manewrowe. I w tej chwili integracja piątej generacji z czwartą będzie polegać właśnie na tym, że F-35 będzie jakby czyścił, że tak się wyrażę kolokwialnie, otwierał drzwi. Natomiast a wchodzi F-16. Wchodzi F-16, robi brudną robotę, bo jest to też ekonomicznie uzasadnione, dlatego że godzina lotu F-35 jest dużo większa niż F-16. A A-50 jest dużo mniejsza niż F-16 na przykład. Także każdy znajdzie swoje miejsce i będzie można to wykonać tanio. Tą brudną robotę. No, tutaj można powiedzieć, że F-35 będzie mózgiem operacji, a reszta samolotów będzie takim elementem wykonawczym, takimi mięśniami jakby tego systemu. Rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed włączeniem kamer i powiedział pan o tym, że to właśnie te cechy sprawiają, robią magię tego samolotu, a nie jego uzbrojenie. Ale powiedzmy sobie, w co też możemy uzbroić FA-35? Ja oczywiście nie mogę mówić na temat aktualnych kontraktów i ilości uzbrojenia, które są kontraktowane. Natomiast jakie uzbrojenie przynosi F-35? To są informacje ogólnie dostępne. Przenosi też uzbrojenie to samo co F-16, tylko w ulepszonych wersjach, na przykład AM-120 wersja C-8, która jest dużo lepszą wersją niż ten AMRAM, który dotychczas mamy na F-16, AIM-9X. I co ciekawe, tutaj w F-35 możemy użyć komór wewnętrznych, co daje nam tą technologię stealth, tak, tą niską wykrywalność. Możemy także przenosić na zewnętrznych podwieszeniach uzbrojenie. Tutaj mamy cztery podwieszenia, cztery węzły na skrzydłach i dwa na wingtipach. Kosztem utraty tej technologii stealth możemy podwiesić około 8 ton zewnętrznego podwieszenia plus wewnętrzne podwieszenie 3,6 tony, to daje nam prawie 12 ton uzbrojenia, które ten samolot może przenieść.
Czyli może wiele. Może wiele. Co ciekawe, też został niedawno certyfikowany do przenoszenia ładunku termojądrowego Boby B61 wersji 12. Także to też jest bardzo istotna rzecz dla użytkowników, którzy są na przykład w nuclear sharing. Oni będą te samoloty mieli dostosowane do przenoszenia tego typu bomb. Wróćmy troszeczkę do programu F-35 dla Polski. W jakim my dzisiaj etapie się znajdujemy? Gdzie są te nasze samoloty? Dzisiaj jesteśmy przed rolloutem, czyli tą uroczystą ceremonią prezentacji samolotu, którą planujemy w Stanach Zjednoczonych u producenta w Fort Worth w Teksasie, w Lockheed Martin. Planujemy to zrobić w Dzień Lotnictwa Polskiego, czyli żeby tak by podwyższyć rangę tego wydarzenia 28 sierpnia dokładnie. I jeżeli chodzi o produkcję, to generalnie 8 samolotów jest na etapie na linii produkcyjnej, z czego 4 są w Teksasie na finalnym już składaniu. Tam się składa generalnie, łączy skrzydła, wkłada silnik, całe systemy, te sensory, o których wspominałem. I 4 samoloty są jeszcze na etapach takich prac typu na przykład, że produkowany jest dopiero kadłub centralny, gdzie jest to na przykład robione w Northrop Grumman, czyli w zupełnie innej lokalizacji. Jak długo trwa złożenie takiego samolotu? No i gdzie jest ta najtrudniejsza część, jeśli chodzi o jego produkcję? Trudno powiedzieć, jak długo, zależy od wersji samolotu, bo mamy 3 wersje tego samolotu. Generalnie ciekawą rzeczą jest to, że Lockheed Martin po 18 latach, bo w 2006 roku był pierwszy oblot tego samolotu, po 18 latach, czyli w tym roku dopiero przeszedł na pełnoskalową produkcję tych maszyn. I deklarują produkcję ponad 150 maszyn rocznie, co wychodzi praktycznie co drugi dzień jeden samolot. Natomiast biorąc pod uwagę timeline naszego tutaj samolotu AZ-1, to tak się określa pierwszego samolotu, no to jest ponad rok, półtora roku trwa produkcja takiego samolotu. I jak mówiłem wcześniej, to się odbywa w różnych lokalizacjach. Kadłub centralny jest robiony w Paldeim w Northrop Grumman, gdzie ciekawe, że mieliśmy okazję tam być i nawet nasz zespół mieliśmy okazję złożyć takie podpisy markerem na... Byliśmy tu. Byliśmy tu, tak. I to będzie do końca na wieki latało na AZ-1, tym pierwszym samolocie. Potem jest transportowany do Teksasu i tam jest dokonywany montaż końcowy, łącznie z silnikiem, skrzydłami, kadłubem przednim, tylnym i podwoziem. Pozyskanie maszyn, w ogóle same maszyny, to jest jedna rzecz tego programu, bardzo ważna, ale nic nie będzie działało bez ludzi. Ja wiem, że mnóstwo ludzi musi być zaangażowanych do tego, żeby samoloty spełniały swoją rolę. Zacznijmy od tego personelu, który zawsze widać najbardziej, czyli od pilotów. Jak oni muszą być wyszkoleni? Czy nasi piloci już wylecieli do Stanów na pierwsze szkolenia? Jeszcze nie, natomiast planowani są pierwszych 2 pilotów, planowany wylot jest na jesień, kolejnych 2 w styczniu w przyszłym roku. Generalnie wyselekcjonowanych zostało 24 pilotów i ich background jest głównie z F-16. To są piloci, którzy latają na F-16 i oni pierwsi polecą do Stanów, natomiast filozofia naboru pilotów jest taka, że część będzie po F-16, a część będzie po Lotniczej Akademii Wojskowej. Czyli takie świeżaki. Tak, ale oni są nieskażeni postradzieckim sprzętem, zmotywowani, z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, więc myślę, że tutaj celowanie w młodych podchorążych po lawie jest słuszne. Ci pierwsi piloci to są, jak rozumiem, doświadczeni piloci F-16, prawda? Tak, czy tak. Krzesiny i Łask, czy tylko któraś z tych jednostek? Z obu jednostek, i z Krzesin, i z Łasku. Jakich dobieraliście? Co tutaj się najbardziej liczyło? O szczegółach nie mogę mówić za bardzo, natomiast są pewne wymagania narzucone przez stronę też amerykańską. Jakie trzeba spełniać wymagania, żeby móc kandydować do tego programu. I też warto wspomnieć, że tu jest też podział, że część pilotów będzie przeszkalała się na instruktorów, a część będzie na tak zwanych TX-ach, więc tu też to szkolenie będzie trwało dłużej. Ile czasu spędzą w Stanach? 10 miesięcy to będzie szkolenie dla instruktorów, 6 miesięcy dla pozostałych. Więc jeżeli zakładamy, bo to jest tak dynamiczna sytuacja, że ja mówię dzisiaj, że wylecą we wrześniu czy w październiku, natomiast może się to zmienić. Jeżeli ten scenariusz będzie miał miejsce, no to możemy się spodziewać pierwszego pilota za sterami w styczniu 2025. I on siądzie za sterami polskiego samolotu, ale w Stanach, prawda? Tak. 8 samolotów, które zostaną wyprodukowane, zostaje na 3 lata, w latach 2024-2027 w bazie lotniczej w Ebbing w Arkansas. Tam będzie szkolenie lotnicze.
Mhm. Natomiast w bazie lotniczej w Eglin na Florydzie będzie takie szkolenie symulatorowe. Czyli oni się będą generalnie przemieszczać między dwoma bazami, co też jest dosyć specyficzną sytuacją. I chyba nowością, prawda? I nowością. To wynika z tego, że są po prostu zapełnione sloty w innych bazach. Jest tak duże zapotrzebowanie na samolot F-35, zarówno w siłach powietrznych amerykańskich, jak i europejskich użytkowników, że tutaj będziemy pierwszy raz jakby eksperymentalnie, można wręcz powiedzieć, szkolić się w bazie w Ebbing. Mhm. Domyślam się, że, przepraszam, że tak kolokwialnie, ale latać ci wszyscy ludzie potrafią, pilotować samolot. W takim razie czego oni będą musieli się tam nauczyć? Jakich jeszcze umiejętności, żeby zostać tym pilotem F-35? Słusznie pani zauważyła. Ja przytoczę może taki cytat oblatywacza kanadyjskiego, który pracuje dla Lockheed Martin od przeszło 20 lat, jest pilotem testowym F-35, Billy Flynn, który powiedział, że o ile latanie na F-35 to jest bardzo, bardzo łatwa rzecz, o tyle operowanie tego samolotu to jest jak gra komputerowa. I tu rzeczywiście pilot tak naprawdę, o ile, jak wcześniej wspomniałem o tym obciążeniu mentalnym na F-16 poprzez mnogość tych wyświetlaczy, tutaj będzie miał wszystko na jednym wyświetlaczu i on generalnie będzie podejmował decyzje i zdolność pilota do operowania tym samolotem będzie określana poprzez jak on dobrze będzie mógł analizować te informacje, przetwarzać i dzielić się w tym multidomenowym systemie, w tej sieci, do której podpięty będzie F-35. Tam będą też zaimplementowane jakieś elementy w oprogramowaniu uczenia maszynowego, natomiast ostateczną decyzję podejmuje pilot. On będzie miał tylko na przykład jakąś podpowiedź z pewną dozą prawdopodobieństwa, czy to jest na przykład jakaś artyleria, czy to jest samolot Su-27, czy Su-30. Czyli generalnie pilot będzie takim centrum dowodzenia, takim decision makerem, który będzie zarządzał. Jedną osobą, który będzie zarządzał sytuacją taktyczną w tym całym teatrze działań i w tej całej sieci, do której będą wpięte inne systemy, inne domeny z różnych rodzajów sił zbrojnych. Trochę zmieni się rola pilota. Ja uważam, że się zmieni na lepsze pod takim względem, że będzie dużo bardziej odciążony. To troszeczkę odpuśćmy pilotom, niech się szkolą. A jeśli chodzi o personel techniczny, osoby od uzbrojenia i tak dalej, kiedy oni zaczną szkolenie i ilu ludzi w ogóle potrzebujemy? Wiem, że z tym zawsze jest dość duży problem. Tak, zawsze jest problem z manpower. Natomiast tutaj akurat w Łasku mam to szczęście, że komplet ludzi, którzy chcieli przejść z F-16 do F-35, mamy zamknięty. Jest to 92 osoby, które będą wysłane w trzech transzach, około 30 osób na szkolenie do Stanów. Szkolenie zacznie się w trzecim kwartale 25, skończy się w trzecim kwartale 26. Instruktorzy już zaczną wracać wcześniej. Planujemy około 17 instruktorów. I szkolenie w Polsce także równolegle zaczniemy tutaj w drugim kwartale 26. To samo będzie dotyczyć pilotów, czyli instruktorzy, którzy wyszkolą się w Stanach, wrócą do Polski, będą szkolić polskich pilotów? Tak, koncepcja jest taka, żeby w Łasku stworzyć takie zintegrowane centrum szkoleniowe, zarówno pod względem SEAL, jak i pilotów. To też będzie miało swoje benefity w przyszłości, bo wiemy, że inne kraje, na przykład Czesi, chcą pozyskać się w 35, więc my będziemy walczyć o to, ambitnie oczywiście, żeby w Łasku ta baza szkoleniowa była nie tylko bazą szkoleniową dla polskich sił powietrznych, a także dla innych, dla regionu. A w jakich specjalizacjach będziemy szkolić personel SEAL? W tych samych, co F-16 generalnie. Uzbrojenie, silnik, eksploatacja samolotu ogólna, czyli crew chief, który tutaj dużo więcej będzie miał jakby do pracy, dlatego że na F-16 crew chief zajmuje się tylko jakby wypuszczaniem samolotu do lotu, natomiast tutaj na F-35 będzie także hydraulikiem, będzie także od pneumatyki i tych systemów. Co ciekawe, co tutaj dochodzi nowego, jest ten system LO, czyli Low Observable, system stealth. Mhm. I to będzie osobny warsztat i osobne szkolenie. I osobny personel do tego. Osobny personel do tego, plus kolejna rzecz, jaka jest, to system informatyczny, który będzie wspierał eksploatację tego samolotu i tutaj też potrzebujemy przeszkolić ludzi w tym systemie. Właśnie, wiem, że szukacie specjalistów IT właśnie. Dlaczego to jest tak ważne przy tym samolocie? Jest to ważne, bo system nazywa się ALIS i ten system, ALIS Odin, później przejmie nazwę Odin, o tyle jest ważne, że to jest system scentralizowany, to znaczy on będzie przetwarzał bardzo dużą ilość informacji od wszystkich użytkowników tego samolotu i z Europy, i na świecie, i jest scentralizowany w Teksasie, w Fort Worth.
Więc jeżeli mamy system scentralizowany, bardzo dużo serwerów, to mamy też bardzo dużo punktów dostępowych, tak zwanych points of entry, co oczywiście zapewnia łatwą drogę dla hakerów na przykład. No właśnie. Więc tutaj potrzebujemy administratorów, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem tego systemu. Dlatego potrzebujemy ludzi z branży IT, którzy będą zarówno w bazie, jak i u nas w zespole są tacy ludzie potrzebni. I to się łączy z ochroną fizyczną też. No właśnie, ochrona fizyczna. Tutaj też pan wcześniej wspominał o tym, że będą specjalnie przeszkolone osoby do tego, żeby tak pilnować. Tak, widzimy tutaj budowana strefa po tej jesteśmy stronie. W Łasku. Jesteśmy w Łasku. I proszę sobie wyobrazić, że nawet tutaj ludzie z ochrony muszą nadzorować tych pracowników budowlanych pod kątem na przykład wniesienia jakichś elementów podsłuchowych i zainstalowania ich w materiałach budowlanych. Czyli tutaj jest bardzo newralgiczny, bardzo czuły ten punkt, jeżeli chodzi o całą budowę strefy F35, a potem też o ochronę systemu i obiektów, w którym ten system się znajduje. Czy takich ludzi też będziecie szukać specjalnie? Czy oni muszą mieć już jakieś wykształcenie? Czy armia jest w stanie przeszkolić ich tak, żeby wiedzieli, jak to robić? Tutaj właśnie szukamy, próbujemy dywersyfikować różne rodzaje źródeł, gdzie możemy przeszkolić takich ludzi, ale najlepiej znaleźć ludzi, którzy już mają jakiś background, już mają przeszkolenie z branży IT i chcą na przykład służyć wojsku. Czyli jeżeli jakiś informatyk marzył za dzieciaka, żeby zostać pilotem, to dzisiaj ma prawie szansę. No pilotem być nie, blisko. Być blisko, ale tak, jak najbardziej. Z branży cyber potrzebujemy ludzi bardzo dużo. Od zaraz. Jesteśmy, tak jak pan powiedział, jesteśmy dzisiaj w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Tutaj będzie się na początku działa cała magia, ale już troszeczkę się przygotowuje baza do tej magii i trwa przygotowanie infrastruktury. Co tutaj trzeba zmienić, żeby samoloty mogły bezpiecznie tu stacjonować? Jak widać, pasa startowego nie musimy zmieniać, bo mamy tutaj 4 samoloty F-35 z Leken Hit, które przed chwilą startowały. Jak najbardziej operują. Więc to zostaje. To są wymagania natowskie, standardy natowskie. Nie musimy tutaj nic zmieniać. Natomiast infrastruktura jest zupełnie osobna dla F-35, czyli hangar części zamiennych, budynek OPSIM, czyli symulatorowy i briefingów, debriefingów pilotów. To tak zwana specjalna strefa, Special Access Program Facilities. To jest strefa, która jest potrójnie chroniona. Tak mogę się wyrazić. Dostęp do tej strefy według amerykańskich wymagań mogą mieć osoby z poświadczeniem ściśle tajnym. I tam będą udzielane informacje, czy też briefowane informacje na temat operacyjności i operacyjnego wykorzystania tego samolotu. To jest newralgiczna strefa, którą my musimy mieć, bo bez tego nie ruszymy. Natomiast reszta nie różni się niczym od czwartej generacji. Jeżeli chodzi o... Są oczywiście jakieś wymagania dotyczące pomieszczeń, na przykład ten LO, czyli ten powłoki stealth. Jest to osobny warsztat, który rzeczywiście będzie musiał dysponować jakąś przestrzenią, która będzie odpowiednio klimatyzowana, będzie odpowiednia wilgotność. To są wymogi, które są potrzebne do tej obsługi stealth. Natomiast reszta zawarta jest w tak zwanych wymaganiach FRD. I nie są to jakieś wygórowane wymagania. Mieliśmy tutaj przedstawicieli amerykańskich, którzy oglądali nasz magazyn i nasz magazyn, jeżeli odpłukać, nie zdążylibyśmy na czas wybudować magazynu części zamiennych w tej strefie, którą tu widzimy, to możemy tymczasowo przetrzymywać je w magazynie F-16. Czy podobne prace czekają w Świdwin? Podobne prace, identyczne. Generalnie już te prace ruszyły i będzie to samo w Świdwinie. Dokładnie jest rok przesunięcia. A czy uzbrojenie samolotu na przykład będzie wymagało jakichś specjalnych pomieszczeń, hangarów? Nie, to będą pomieszczenia, to będą hangary typu ECM, czyli takie Earth Covered Magazines, czyli będą wyglądać jakby pokryte ziemią. I one będą zlokalizowane też tutaj w Łasku. Nie wiem, czy pan już wtedy służył w armii, kiedy przyjmowano F-16 do służby. Wtedy też działo się dużo w związku z tym projektem. Czy może słyszał pan od kogoś, czy można porównać te dwa momenty dość przełomowe dla polskich sił powietrznych? Służyłem oczywiście, wręcz nawet pierwsze loty na F-16 jakieś odbyły, to pełniłem funkcję tak zwanego debriefera, czyli briefowałem pilota po locie, jakie miał niesprawności. To były, pamiętam, jeszcze samoloty o numerach 42-43 z pierwszego klucza. Nie zapomina się. Tego się nie zapomina. Ja myślę, że będzie troszkę inaczej, dlatego że wtedy przyjmowaliśmy sprzęt amerykański po samolotach postradzieckich.
To była zupełnie inna filozofia obsługi, zupełnie inna filozofia pilotażu, bo tutaj mamy fly-by-wire, czyli generalnie łatwiej się lata, bardziej się koncentruje pilot na sytuacji taktycznej niż na lataniu, porównując do tych starszych samolotów typu Su-22 na przykład. I po 20 latach doświadczeń na samolocie F-16 myślę, że o wiele łatwiej będzie zaimplementować ten samolot w siłach zbrojnych niż wtedy. Aczkolwiek, już wiemy? Aczkolwiek jeżeli pani porówna czasy na przykład między podpisaniem umowy LOA na F-16 i implementacją, pierwszym lądowaniem, a F-35, to F-35 będzie trwał dłużej, dlatego że jest to bardziej skomplikowany samolot pod względem chociażby tej strefy ścisłego dostępu do tych systemów ALIS, ODIN informatycznych. Także to jest szereg rzeczy, które wydłużają ten cały proces, dlatego to będzie trwało dłużej. Natomiast samo takie mentalne podejście i jak sobie z tym poradzimy, uważam, że nie będzie żadnego problemu, że mamy bardzo dobrych specjalistów, którzy pracowali na F-16. Ci, co pracowali na Su-22, będą praktykować na F-16, żeby też dowiedzieli się, jaka jest filozofia obsług, filozofia latania na F-16. Chyba mniej się trochę boim. Przed chwilą tutaj widzieliśmy techników, którzy będą wylatywać na szkolenie do Stanów Zjednoczonych. Zupełnie w nich lęku nie widzę. Nie było w nich lęku. Świetny angielski, więc tak. Wydaje mi się, że zupełnie bez żadnych kompleksów wchodzimy w ten byli wręcz program. Zafascynowani. I bardzo dobrze. Takich ludzi potrzebujemy. Trochę się zmieniło przez te 20 lat? Trochę się zmieniło. Na plus. Oczywiście, że na plus. I będzie coraz lepiej. I będzie coraz lepiej. Trzeba być optymistą i realistą. Za co dzisiaj trzymamy kciuki? Za co trzymać kciuki? Gdzie są problemy z programem F-35? Generalnie problemów jako takich wielkich nie ma. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mimo, że mogą być jakieś opóźnienia, ale to jest normalne przy wprowadzaniu tego typu platformy. Natomiast w przyszłości wyzwaniem, które nas czeka, to oczywiście pozyskanie odpowiedniej ilości ludzi, odpowiednio przeszkolonych z odpowiednim językiem angielskim, żeby zapewnić obsługę tych dwóch eskad, czyli zarówno tutaj, jak i w Świdwinie. Czyli za siłę ludzką. Za siłę ludzką. Uważam, że to jest newralgiczny punkt najbardziej istotny w tym momencie, bo jeżeli nie ma ludzi, to nic nie możemy zrobić. To czekamy na maszyny i na ludzi. Czekamy na maszyny i na ludzi. Dziękuję panie pułkowniku za rozmowę, było bardzo mi przyjemnie. Mi też, dziękuję bardzo.